Czy ja byłam przygotowana na to, co mnie spotkało w The Traitors? Nie, ale nikt nie był przygotowany, jasne, włącznie z produkcją i włącznie z panami z formatu. Obserwowałaś w ogóle, że w pewnym momencie ludzie pękali i nie znosili presji. Presji, tak. Filip, no. My wszyscy pękaliśmy. Mhm. Ten casting był moim drugim w życiu takim zwycięstwem sportowym. Zawsze przeżynałam. My żyjemy tym projektem od dawna. Rozmawialiśmy o tym projekcie we wrześniu chyba, prawda? Czy w październiku? Pamiętasz? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Wypiłam mniej drinków od ciebie. To nie jest, wiesz, to nie jest produkcja z dykto ścianki, tylko to jest po prostu tak, bardzo duży filmowy projekt. 24 uczestników. Już? Zamek w Belgii. Wśród nich lojalni i zdrajcy, a wśród nich wszystkich ona, czyli mój dzisiejszy gość. Mówimy oczywiście o programie The Traitors, który już w tym momencie możecie oglądać na antenie TVN-u co środę wieczorem, a ten program prowadzi mój dzisiejszy gość, którym jest Malwina Wędzikowska. Cześć Malwina. Cześć, dobry wieczór, bardzo, dzień dobry, nie wiem. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo wiem, że to jest dla ciebie taki gorący okres teraz. Ten wywiad tak zdradzimy widzom, nagrywamy tuż przed premierą The Traitors, która jest jutro. No i właśnie, zobaczymy. I to będzie główny temat naszej rozmowy, ten program, bo dzieje się. To prawda. Więc na sam początek tak chyba ogólnie o emocje chcę się ciebie zapytać, bo mówię, premiera jest jutro, czyli wy już widzowie widzieliście pierwszy odcinek, ale jak tak na to takie 24 godziny przed, co tam przechodzi teraz przez twoje serce, jakie to są emocje? Jak ciebie widzę, to wracają te emocje, bo wczoraj miałeś przyjemność zobaczyć dwa pierwsze odcinki. I ja mam takie poczucie, że ja już troszkę jestem za zasłonką, bo muszę tonować trochę te emocje, bo gdybym miała mieć je takie, jak miałam w trakcie nagrań, i w zeszłą sobotę mieliśmy właśnie projekcję dla uczestników, więc to wszystko się jakby, ja to mówię, zretraumatyzowało, tak? Mm-hmm. Jakby wróciły wspomnienia, zobaczyliśmy to jeszcze raz, ale teraz już zmontowane. Natomiast każdy wiedział, co nas tak naprawdę dotknęło, mm-hmm, w tym projekcie. No ja nie miałam w życiu takich emocji. Naprawdę dużo rzeczy w swoim życiu zrobiłam. Wiele projektów się pakowałam usilnie. No i dostałam taki projekt gigant. Mhm. No i to jest ten projekt gigant i rzeczywiście nie miałam nigdy takich emocji, takich silnych. No to powiem ci, że ja nie jestem w stanie przejechać przez Warszawę teraz, żeby twoja twarz mnie nie atakowała z każdej strony. O to przepraszam. Faktycznie ta promocja, zwłaszcza teraz, jeśli uda się w przebitkach dać, to na metrze centrum, nie wiem czy widziałaś, jak tam jest rozklejona twoja twarz, wszędzie jest The Traitor, zdrajcy. Faktycznie ta promocja jest bardzo duża i elementem promocji też jest coś, o czym już wspomniałaś teraz, czyli był też wczorajszy press junket, widziałaś się z nami, także ja tak lubię też trochę tak prywaty włożyć, ale powiem ci, że bardzo fajnie się zaopiekowałaś nami jako gospodyni wczorajszego eventu, bo zostałaś z nami, faktycznie komentowaliśmy razem sobie. Była dla ciebie cennym doświadczeniem obserwować reakcję podczas pokazu? Tak, to jest w ogóle najfajniejsze, bo jak byli uczestnicy, to wiesz, to były takie ferie śmiechu, ale były też grobowe takie cisze. Mhm. Natomiast bardzo mi się podobały wasze reakcje. To było dla mnie bardzo fajne, bo wiesz, ja tą całą intrygę widziałam od środka. I też miałam dużo różnych problemów, jakby no, nazwę to problemami, dlatego że uczestnicy jakby tracą kontrolę w pewnym momencie nad grą. I problem mój prowadzącej polega na tym, że wychodzą poza schemat. I trzeba to jakby zarządzać tym, tak? Natomiast jak wy zareagowaliście na przykład na postać Moniki, to dla mnie to jest fantastyczne, bo ja bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby zrozumieć w ogóle funkcję tej postaci w tej grze i to, co ją spotkało. I mega to jest dla mnie przyjemne, że wy taką sympatią do niej zapałaliście, tak? Bo ja też dokładnie te same emocje miałam. Więc wiesz co, no, według mnie w ogóle ja tą robotę traktuję jak sztukę. Czyli w sensie, wiesz, no, sztukę, którą robię i chcę, żeby ten feedback był. Przede wszystkim, żebym ja mogła ewentualnie coś zaktualizować, naprawić. Usłyszeć jakby jaki jest odbiór mojej osoby, programu, zdjęć, muzyki, bo tutaj każdy element jest ważny, nie? To nie jest, wiesz, to nie jest produkcja z dykto ścianki, tylko to jest po prostu bardzo duży filmowy projekt i
No, akurat jestem takim wysłannikiem firmy i super, no w ogóle sobie nie wyobrażam bycia gospodynią, która, wiesz, zostawia wam klucze i mówi, dobra, bawcie się, tak. a ja lecę dalej na kolejną imprezę. No nie, to jest w ogóle dla mnie kluczowy moment w tej chwili, dlatego wasze reakcje były dla mnie po prostu tak wspaniałe, że ja opływam miodem od wczoraj. I bardzo fajnie tak naprawdę, że dzisiaj mamy taką przestrzeń, żeby trochę na spokojnie, nie licząc czasu, trochę opowiedzieć o tym projekcie, no bo jak to bywa na takich press junketach, zwykle z dziennikarzami rozmawia się 10 minut, trzeba upchać to wszystko, co się chce powiedzieć w 10 minutach, dlatego ja tak postanowiłem sobie, że w ogóle zacznijmy od samego początku. Dobrze. W którym momencie w ogóle usłyszałaś coś takiego, że TVN chce zrobić polską wersję The Traitors? Słyszałam o projekcie, o dużej produkcji, ale nie wiedziałam kompletnie, co to jest. Jakby chodziły po korytarzach, jak to się mówi, takie słuchy, że stacja szykuje coś bardzo dużego. Mhm. I ja wtedy byłam zaproszona do innego projektu w stacji TTV. I jeszcze tam się ważyły losy jednego. Skończyłam z moją mamą odcinek taki specjalny w Ugotowanych. On się bardzo dobrze obejrzał. Zresztą się nie dziwię, bo moja mama po prostu ma tekst naprawdę, myślę, jak dobry stand-uper polski. Zadzwoniono do mnie ze stacji, że jest właśnie casting, że wyślą mi teaser pewnego programu, tak. I że woleliby, żebym zobaczyła ten teaser i pomyślała o tym, niż żebym poszła do tego programu, do którego już byłam zaproszona. A mogę zapytać, której to było edycji? Czy to była brytyjska edycja, ten teaser? Czy... Tak, to była edycja z prowadzącą Claudią Winkleman. I ja jechałam wtedy do mojej mamy właśnie do Łodzi jeszcze na nagrania, bo tam miał się taki epizod w Google Boxie. I zjechałam na pobocze, jadąc autostradą do Łodzi. Mówię, dobra, muszę to zobaczyć, jakby, no bo jak to jest takie super, to... Ale tam padały takie naprawdę grube nazwiska przy tym castingu. Grube. To ja muszę to zobaczyć natychmiast. Tak. Zjechałam tam gdzieś, wiesz, na stację benzynową, odpaliłam ten teaser i przeszedł mnie dreszcz. I teraz mnie też przychodzi dreszcz. Nie wiem, tego się nie da chyba jakoś racjonalnie opisać. Po prostu dostajesz taką strzałę w głowę, jakiś taki impuls i jakby wtedy, siedząc w tym samochodzie na tym poboczu, mówię, nie, no to jest dokładnie to, o czym ja marzę. Po tak. prostu. Jakby ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest na świecie, że jest taki format, chociaż śledzę formaty, ale no ten akurat mi jakoś przeszedł przed nosem. Dojechałam do Łodzi, mówię, mama, muszę ci coś pokazać, to jest w ogóle tajne, ale ci to pokażę. Tajne przez poufne. Jest casting i pokazałam mojej mamie, mama siedziała pod oknem, taka, wiesz, mama Polka, tak? I siedzi i mówi, nie no, to jest zajebiste. Tak. Ja ciebie w tym widzę. No więc już chyba nie miałam wyjścia. Po prostu musiałam się, wiesz, przygotować do tego i pójść na casting i go zrobić. Oczywiście miałam jakieś tam potknięcia. Okazuje się, że bardzo dużo osób, które brało udział w tym... To jest trudny program. To jest bardzo trudny projekt, bo on tak naprawdę... Bardzo szczegółowy w ogóle. Bardzo dużo tam jest wytycznych odnośnie tego, co mówiłaś w jednym wywiadzie, zdaje się, dla Plejady. Czytałem dzisiaj, że tam jest Biblia. Także... Tak. Ale jeszcze będziemy sobie zaraz w tym grzebać, tylko jeszcze zostańmy teraz w tych początkach. I dobra. Wiedziałaś już, co to jest po tym teaserze? Wiedziałam, co to jest. Byłam zafascynowana Klaudią, jej postacią, jej taką mroczną stroną, bo przecież ona na co dzień to jest, wiesz, do rany przyjąć, zabawna, ekspresyjna, z poczuciem humoru. No zajebista prezenterka, która w BBC chyba już z 30 lat, no nie, dobra, może 30 przesadziłam, tam 90 któregoś. No ale generalnie no, ma ogromne doświadczenie, ale raczej taka jest komediowa. I tutaj nagle, wiesz, grzywka, oczywiście ta jej słynna żółta, bo ona sama mówi o tym, że właśnie eyeliner i żółta twarz, nie? I to jest takie w ogóle... Tak wciągające, tak intrygujące i taka i to barokowe światło, tak. wiesz, z mroku, wszystko wychodzi jakby, jest w świetle płomieni. No, tak jak jeden chyba z pierwszych filmów Kubricka, który był oświetlany właśnie świecami, nie? I mówię, kurczę, no to jest w ogóle tak niepolskie, tak nietelewizyjne, tak nie, wiesz, właśnie niewypalone światłami,
No i zaczęłam jakby uczyć się do tego castingu, to co miałam przygotować, natomiast jeszcze nie myślałam o tym, jaka będę. W sensie jeszcze nie miałam wymyślonej tej postaci, bo było bardzo dużo elementów, wiesz, na castingu jakby oprócz tekstu na biało, który jest tak rodzajem stand-upu, trzeba było też wytłumaczyć dosyć skomplikowane zasady gry, bo zauważ, że te zasady gry są trudne, nie? W sensie trzeba je w powiedzmy takiej na kartce A4 spisać i one muszą być klarowne nie tylko dla uczestnika, ale też dla widza. Absolutnie. I to trzeba powiedzieć w takich żołnierskich słowach raczej, informacyjnie, ale no to musi być wyraźne i podane, wiesz, nie na miękko, tylko zadaniowo. I myślę, że tutaj akurat mi mój temperament pomaga, bo ja od 15 lat pracując, wiesz, w branży raczej wydaję polecenia, tak, no wiesz, krawcom, krawcowym, ekipom, więc to było takie, wiesz, to doświadczenie po prostu włożyłam na stół, ono jest, tak. Nie? A trzecim elementem castingu była rozmowa. I to jest coś, co stacja TTV przez 5 lat miałam tam najlepszą lekcję życia. Rozmowy z ludźmi różnymi. Od trudnych przypadków psychologicznie, bardzo zamkniętych, które przychodziły do nas do programu Druga Twarz z chęcią, taką desperacką wręcz czasami chęcią, potrzebą zmiany, ale no, bagaż doświadczeń, bagaż też takich traum był tak duży, że trzeba było naprawdę bardzo z taką chirurgiczną precyzją te pytania zadawać, bo na przykład zdarzały się sytuacje, że ludzie nam uciekali z planu. Wiesz, z mikroportami po prostu gnali gdzieś przez Kraków i trudno. To było bardzo, wiesz, taki, to był taki survival dziennikarski, można powiedzieć. Więc te trzy elementy castingu, no to te dwa, to ja po prostu w tym funkcjonuję na co dzień. No i z tym stand-upem powiedzmy, że... Musiałaś się przegryźć. Troszkę się musiałam przegryźć, ale jak wjechałam na zamek. Tak. I zobaczyłam ekipę. I zobaczyłam salę obrad okrągłego stołu. Tak. I poczułam ten chłód. I zobaczyłam z drugiej strony ciepłe wnętrza zamku, które mają też stworzyć iluzję takiej, takiego bezpieczeństwa dla bohaterów, żeby oni tam się chcieli otwierać. I zobaczyłam tą salę, w której są portrety. Tak. Te piękne portrety. One naprawdę są świetnie zrobione. Są o wiele lepiej zrobione niż w innych edycjach. Suto zastawiony stół. Tajne przejścia, sala bilardowa, wiesz, to ja poczułam wagę sytuacji, poczułam rozmach i trochę się zestresowałam tym i ilością ekipy. 120 osób to było? Ponad 120 osób ekipy, no. Wiesz, do każdego ujęcia masz 10 operatorów. To jest ogrom, nie? Tak. Bo oni muszą zgarnąć jakby każdą reakcję uczestnika. Właśnie te detale są najbardiej istotne tutaj, nie? To skinienie ręką, to mrugnięcie okiem. Tak. To są detale, po których ja idę jak po, wiesz, nitce do kłębka, nie? Że okej, dobra, tutaj już mamy jakąś trudną sytuację, tu za chwilę będzie konflikt. Tak. Tu za chwilę był atak i będzie odwet. Więc wracając, bo ja oczywiście, wiesz, już się tutaj rozłożyłam jak na okrągłym stole. Tak naprawdę, jak wjechałam w scenografię, to już wiedziałam, jaka jestem. I teraz osadziłam się w tym natychmiast. A potem, jak jeszcze przyjechali uczestnicy i wrzucili kapitał emocjonalny, no to popłynęło po prostu samo. Bardzo proste pytanie. Czy znałaś wcześniej grę Mafia? Grałam w grę Mafia. No to było w ogóle... Wiesz, ja w ogóle... Od dzieciaka grałam w tak zwaną Magię i Miecz. To była planszówka, nie wiem, chyba miałam 5-6 lat. Siadała cała ekipa na działce na wakacjach i byliśmy w stanie przez 2 tygodnie siedzieć przy stole i grać. Ja byłam zawsze czarownikiem, bo on miał takie specjalne moce. To było takie chodzenie, wiesz, takie fantasy. Chodzenie po lasach, zbieranie energii, siły, więc... Potem w liceum była gra Mafia. Ja w ogóle uwielbiam takie, wiesz, takie gry, w
których trzeba kminić, trzeba obserwować, trzeba... no i przede wszystkim społeczne, wiesz, takie blisko, nie? Takie interakcyjne. Mniej jestem jakoś tak zaangażowana na przykład w gry komputerowe, które są tak modne teraz. Mm-hmm. Czy program The Traitors to jest telewizyjna wersja gry Mafia? I tak, i nie. Dlatego, że w Mafii masz od razu odkryte karty. W sensie, wiesz, są tam natychmiast reakcje, nie? Tak. Jakby ludzie się bronią. Tutaj mamy 13 odcinków na to, żeby zbudować, jak w serialu, jak w dobrym serialu, psychologiczne sylwetki danych uczestników, którzy na początku przychodzą w jakiejś masce, ale pod wpływem, nie wiem, stresu, czy właśnie bycia zaatakowanym, zaczynamy poznawać ich prawdziwą naturę. I to jest, wydaje mi się, bogatsza wersja Mafii. No bo przy stole, wiesz, znasz kumpli swoich, tak, wiesz, jak oni, możesz ich trochę podkręcać, natomiast tutaj są obcy ludzie, którzy na twoich oczach jakby obierani są trochę jak, wiesz, jak skórka banana. Tak. I to myślę, że jest większy kapitał jakby tego projektu niż gry Mafia. I teraz chciałbym... Ale zasada jest super, bo wiesz co, bo zasada jest taka, że nie ma telefonów. Tak. I jest, wiesz, kontakt wzrokowy. Trzytygodniowy. I myślę, że to fajne, że taka jest przyszłość. Zresztą dzisiaj gdzieś mi śmignęło właśnie taka informacja, żeby nie inwestować już, żeby dzieciaki już nie szkolić w... programowaniu, tylko żeby bardziej poszli na jakieś agroturystyczne, żeby wrócić do natury, tak. Nie? Że nam się wydaje, że to jest absurdalne, że teraz każdy ma chat GPT, tak. Ale ten powrót do relacji jest super ważny. Ja myślę, że to jest przyszłość, że ludzie odrzucą jednak w pewnym momencie elektronikę, bo już za dużo tego jest. I teraz tak, wrócę do mojego wstępu w ogóle, że bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj trochę czasu na spokojnie, żeby to zrobić. Więc bardzo proste pytanie, żeby też widz, który powiedzmy wszedł w Google'a i chce się dowiedzieć trochę o The Traitors, miał też trochę pewną jasność, o co chodzi. Dobrze. I teraz takie pytanie bardzo proste i ogólne, Malwina. Dobrze. Jakie są główne założenia programu The Traitors? Główne założenia programu są takie, że przyjeżdża na zamek w Mielmont 24 graczy. Spośród tych 24 graczy ja wybieram zdrajców. Nie zdradzę, ilu zdrajców będzie w tej edycji, ale... To jest bardzo ważne. Ale no też... powiedzmy sobie, że musi być co najmniej trzech. Okej. Okay. Tak? Może być trzech, może być pięciu, może być sześciu. Wiadomo, że im mniejsza ilość, tym większe ryzyko, większe emocje i większy też niepokój wśród zdrajców. Tak. Ale lojalni są kompletnie... jakby nieświadomi tego, ilu ich jest. Ja to robię w sali obrad okrągłego stołu. W pierwszym odcinku. Po wcześniejszym wywiadzie każdego uczestnika przepytuję na ewentualność, gdyby mieli wybierać, jaką rolę by woleli. Czy chcą być zdrajcami, czy wolą być lojalnymi. Potem oni przechodzą do sali obrad okrągłego stołu, zakładają opaski na oczy. I ja chodzę wokół tego stołu, robię tam, no powiedzmy sobie, kilkanaście okrążeń, żeby też trochę ich zbić z tropu, zmylić też ruch ręki między nimi, więc ten proces nagrywania jest trochę dłuższy, oni są kompletnie skołowani. Jak już są kompletnie skołowani, to robię rundę i wybieram zdrajców. Potem robię kolejne dwie rundy, żeby zamazać jakby ślady. I mamy wyłonioną ekipę zdrajców. Zdejmują opaski, wszyscy zdejmują opaski i ja wychodzę. Ich zostawiam z tą ciszą. Tak. Zostawiam ich z tą niepewnością, zostawiam ich z tymi pierwszymi emocjami, które przychodzą po zdjęciu opasek. Zaczyna się już wokół nich tropienie. Zaczyna się nerwowe pociąganie, wiesz, wody z kieliszka. Zdrajcy myślą, jak mieli ułożone ręce, co robili wcześniej, czy mrugali oczami, czy patrzyli w lewo, czy w prawo. Każdy obserwuje. Raczej chyba nie było rozmów. Okej.
Ale to napięcie fantastycznie jest zbudowane i ono było wyjątkowe. Mhm. Wiesz, wyjątkowe w telewizji, nie? Gdzie wszystko jest takie pomontowane mhm. i masz po prostu ciszę. Mhm. To jest też, ja mówię o niuansach oczywiście, drodzy Państwo, przepraszam, ale ja uważam, że ten program jest zbudowany właśnie na tych detalach. Mhm. Dzięki czemu on jest taki mroczny i właśnie filmowy. Mhm. Potem odbywa się misja. W trakcie misji zbierane są pieniądze do wspólnej puli. Mhm. Czyli oni pracują razem, lojalni ze zdrajcami. Mhm. I na koniec dnia jest tak zwana wybijanka. Mhm. Czyli zdrajcy o północy przejmują zamek. Wszyscy wyjeżdżają, wszyscy uczestnicy, wszyscy mhm. zdrajcy i lojalni wyjeżdżają z zamku do hotelu. W hotelu pakowani są znowu zdrajcy, przyjeżdżają na zamek, mhm. żeby nikt absolutnie nie domyślił się, mhm. kto jest kim. I odbywa się narada zdrajców. Mhm. Oni się pierwszy raz widzą. Poznają się. Tak. Mają oczywiście jakieś swoje typy. Zazwyczaj okazuje się, znaczy to jest w ogóle taki moment też spiskowy, ten, mhm. ten początek spisku między nimi, kiedy oni zdejmują kaptury i widzą, okej, okay, dobra, to jest mój kompan teraz tak. do gry, dobrze. Nie wiem, lubię cię, nie lubię, jakby nieważne, no już w tym momencie gracie do jednej bramki mhm. i zdrajcy ustalają podczas narady, kogo będą zabijać danej nocy mhm. i następuje noc. Mhm. Rano, przy śniadaniu, pojawiają się kolejno w tej sali śniadaniowej, przepięknej, z kominkiem. Na ścianie wiszą portrety. No i jedna osoba się nie pojawia. Okay. Więc to też buduje bardzo emocje w momencie, kiedy oni wiedzą, że może przyjdzie jeszcze jedna osoba, mm-hmm. ale niestety przychodzę ja. Okay. Więc ja jestem w tym programie zazwyczaj osobą, która przynosi raczej złe informacje, dzięki czemu szybko zostałam znienawidzona przez graczy. W sensie, o nie, znowu będzie coś. Znaczy, to był taki mój mały sukces, jak już grupa zaczęła jęczeć, że ja się pojawiam, bo wiedzieli, że no, złe ja nowiny. Będę przynosiła raczej złe nowiny. Mm-hmm. Co jest zadaniem zdrajców? Zadaniem zdrajców jest zabicie jak największej ilości lojalnych, mhm. dotarcie do finału. Mhm. Bez względu na to, w jakim będą składzie, jeżeli w finale znajdzie się chociaż jeden zdrajca, mhm. to on zgarnia wszystko, mhm. wszystkie pieniądze, a w puli może być nawet 500 000 złotych. Mhm. Wszystko zależy od nich. Zadania są tak rozłożone, żeby to 500 000 do 13 odcinka było w puli. Mhm. Ale oczywiście, nie wszystkie misje można zrealizować. Są bardzo trudne niektóre misje. Poza tym też w tych misjach polega ich praca na współpracy. Mm-hmm. A to też nie zawsze wychodzi, mm-hmm. bo już się tworzą jakieś podgrupy, już są jakieś intrygi, jakieś kłótnie, to oczywiście spowalnia bieg, czy tam marsz, czy wiesz, wspinanie się na skały, chociaż w Belgii nie ma skał, mm-hmm. w sensie jest płasko, ale no, żeby też nie spoilerować, tak. Ten cykl tak naprawdę dnia jest bardzo taki płynny, tak? Czyli jest śniadanie, misja, potem jest reality, gdzie oni sobie spiskują, rozmawiają, zawierają pakty, obgadują kolegów, bo jest kilka tych sal, więc można sobie naprawdę spokojnie poszeptać. No i znowu jest zabijanka. Mhm. Ja w międzyczasie się pojawiam i troszeczkę zmieniam trajektorię tych przyjemności, co też buduje większe napięcie. Mhm. Czy podczas zadań zdrajcy mają za zadanie nie umożliwić lojalnym zdobycie pieniędzy? Nie. Mhm. Wszyscy nie. grają do jednej wszyscy bramki. Wszyscy grają tutaj, do jeśli jednej chodzi bramki. O pieniądze. Tak, mhm. wszyscy grają do jednej bramki. Natomiast wiesz, mnie jako prowadzącą interesowało, kiedy na przykład pomiędzy zdrajcami mhm. będzie następowała walka, rywalizacja. Mhm. Czy będą chcieli się dzielić, czy będą chcieli zdobywać te pieniądze, ryzykować i zdobywać je w pojedynkę. Mhm. Tego nie wiesz. Wielu rzeczy nie wiesz. Nagle z ludzi wychodzi, wiesz, zaczynają być, startują jako miłe misie, a w pewnym momencie ktoś ich zaatakuje i wychodzą naprawdę potwory. Mhm. Złośliwe, opryskliwe, które nie chcą współpracować z grupą, które wolą dać się skazać mhm. na śmierć, na wypędzenie, ale utrzymać jakby swoją wersję, mhm. niż
po prostu strategicznie, dyplomatycznie grać. To jest bardzo ciekawe obserwowanie jakby z poziomu widza tego właśnie, jak te banany, te skórki z bananów się same opierają. I widzimy ludzi po prostu nagich, no. Takich jak my czasami się dajemy odkrywać, ale to raczej w takich sytuacjach, w których powiedzmy, czujemy się trochę bardziej bezpiecznie, tak? Albo które są bardzo stresujące, to wtedy nie kontrolujemy tego. Tak. Sama powiedziałaś, że to ty wybierałaś zdrajców. Tak. Czy to był dla ciebie trudny proces i jakie były podstawy do tego, że akurat wskazałaś na daną osobę, żeby to ona była zdrajcą? Ja nie wiem, czy mogę nazwiskami, imionami. Jesteśmy po pierwszym odcinku w dniu emisji tego wywiadu, także już znamy uczestników i ich imiona, także możemy spokojnie tutaj operować imionami. No więc ja wiedzę o uczestnikach w ogóle miałam z castingu. I oglądałam te castingi i jakby też na castingu uczestnicy deklarowali jakby to, kim chcą być, ale niestety moje typy postanowiły przez te 2 tygodnie zmienić pomysł. Było dla mnie oczywistym wybranie Dominiki. Po stereotypach. Okej. Natomiast to jest bardzo, bardzo inteligentna dziewczyna, która przybrała właśnie strategię, chowając się w tym stereotypie. Ciekawe, co wydarzy się dalej. Natomiast Olek i Monika świetnie wypadła podczas rozmowy ze mną, tej na wieży, takiej w tej komnacie na wieży, z pięknym witrażem w tle. Monika była dowcipna, zdystansowana, ona w ogóle była takim super, super silna i pewna tego, że może być i taką rolę, może spełnić taką, więc nie było sprzeciwu w niej. Natomiast jak sobie poradzi, to tego nie możemy spoilerować. Jasne. Tak samo nie możemy spoilerować, jeżeli chodzi o Aleksa i Dominikę. To były oczywiście decyzje moje, Marty Więch, która jest producentką tego programu, i Doroty Minty, która jest psychologiem. I była z uczestnikami codziennie, przez całą produkcję, ale też wcześniej i też po zdjęciach. Więc ona też miała tutaj ważne zdanie. I Zuza Madejska z Jake Vision, z domu produkcyjnego. Więc to była taka decyzja, po 1/4 każda z nas coś tam wniosła. No i fajnie, że tak wybraliśmy. Wybrałyśmy, przepraszam. Czy może podczas trwania programu każdy być zdrajcą? Czy możesz zmieniać się ilość zdrajców? Czy z lojalnego możesz przejść na zdrajcę? Możesz. W momencie, kiedy z gry odpadnie taka ilość zdrajców, że zostanie 2, mogą wciągnąć 3. zdrajcę. Wysyłają wtedy list w nocy do lojalnego, ale on może odmówić. Natomiast zasada tej gry polega na tym, że lojalny nigdy nie może zobaczyć oczu zdrajcy. Więc jeżeli lojalny zrezygnuje z tej roli i nie będzie chciał być zdrajcą, no to naturalnym jest po prostu, że ginie. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy mamy jednego zdrajcę i wtedy już musi się odbyć szantaż. Czyli zdrajca wciąga na siłę, wysyła też list do lojalnego i lojalny nie ma wyboru. Musi zostać zdrajcą. Musi zostać zdrajcą. I oczywiście nie możemy powiedzieć, czy taka sytuacja miała miejsce. Nie możemy powiedzieć, czy taka sytuacja miała miejsce, natomiast w brytyjskiej wersji miała miejsce i była spektakularna, dlatego że osoba, która została zwerbowana na zdrajcę, kompletnie się z tym nie godziła, nie potrafiła współpracować. Will, który wciągnął drugiego gracza, już nie pamiętam jego imienia, ale widać było ogromną niechęć między nimi. Okay. I na odejściu, bo finalnie Will tego zdrajcę odwalił podczas obrotu okrągłego stołu, bo oni są podkładkami tak naprawdę, wiesz, to w zależności od tego, jak rozegrasz tę grę. Możesz iść jak najdłużej wspólnie do finału, a możesz po prostu tylko pionki, wiesz, kolejne wciągać, tak? Kolejne wciągać i je odwalać.
No, jest to bezwzględna gra. Mhm. I na odejściu ten uczestnik powiedział, dostałem śmiertelny pocałunek. Mhm. I w tym momencie Will, który też był zdrajcą, nie wytrzymał i powiedział, ty kretynie. Tak. Pamiętasz to? Mm-hmm. I to po prostu rozwaliło grę kompletnie, tak. Bo pozostali uczestnicy w ogóle nie wiedzą, czy to był właśnie dialog między zdrajcami, ale wiesz, to był niuans, to było coś małego. I mogę ci powiedzieć jedno. No. U nas dzieją się też takie rzeczy. U was dzieją się też takie rzeczy, okej, to w takim razie czekamy. Że zemsta naprawdę, że ludzie się mszczą na sobie. Mm-hmm. Obserwowałaś w ogóle, że w pewnym momencie ludzie pękali i nie znosili, brakuje mi słowa, Presji, tak. Filip. No. My wszyscy pękaliśmy. Mhm. Włącznie z tobą, rozumiem. Mhm. Mhm. Tak, bo... Rozumiem, że to było, wyjdę z taką tezą, w drugiej połowie programu, czy wcześniej? Bardzo dużo trudu było w drugim odcinku. Mhm. Bardzo dużo trudu, właśnie emocjonalnego, kiedy nam się troszeczkę, że tak powiem, pociąg wykoleił. Mhm. I pojechał sobie w taką stronę nieznaną dla Biblii formatu. Tak. I to było bardzo trudne dla mnie. Co bardziej wnikliwy widz zobaczy ten trud, ale myślę, że to też jest wartość dodana, bo to pokazuje, że to nie są reżyserowane emocje, że to się naprawdę dzieje i my wszyscy mamy w pewnym momencie poczucie, że straciliśmy kontrolę. Mhm. Że gra jakby się przesuwa, ale my nie wiemy, w którym kierunku. Mhm. I ja jako prowadząca też nie wiem nigdy, kto zostanie wyrzucony danego wieczoru podczas obrad okrągłego stołu, bo są pewne typy, tak? Tam korytarze mówią, tak? Uczestnicy są cały czas jakby na mikroportach, więc jakieś informacje są z tego wyciągane, ale zazwyczaj właśnie podczas obrad się to wszystko rozsypuje. Mhm. I to jest niesamowite, że mój rodzaj rozsypki polegał na tym, że... Znaczy moja rozsypka polegała na tym, że nie byłam w stanie skontrolować tej gry. A jako prowadząca, no fajnie, żebym miała chociaż w jakimś stopniu kontrolę. Więc ja super się rozluźniałam na misjach, kiedy po prostu byłam ich tym, wiesz, szefem. Mm-hmm. Nie, byłam po prostu, wiesz, zasadnicza. Od punktu A do punktu B musieliśmy przejść przez całą misję. Ja wiedziałam, że wtedy mam kontrolę nad tym, ale potem, co się działo w nocy, wiesz, ja nie spałam na przykład, bo ja chciałam wiedzieć, kto zostanie zabity danej nocy, więc czuwałam, wiesz, pod kodrą. Co chwilę sprawdzałam z telefon, czy już przyszedł, bo oczywiście miałam, wiesz, wyciszone, żeby te półtorej godziny pospać, ale co chwilę sprawdzałam i też miałam jakąś taką psychozę, nie? Że jakby już nie wiedziałam, czy ja śpię i sprawdzam ten telefon, czy ja rzeczywiście go sprawdzam. Nie, no to było crazy, no to było szalone, ale wszyscy, wiesz co, w ogóle, ponieważ no, miałam do czynienia z reality i to zmęczenie też działa na korzyść programu, no ono nie jest no, może za bardzo etyczne, ale jest konieczne. Jest konieczne, żeby też nie mieliśmy przerw w nagraniach. Mhm. My graliśmy longiem, mieliśmy jeden dzień przerwy, 17 godzin spałam wtedy i od razu poszłam na plan. Żeby też trochę być na tych emocjach, wiesz, nie? Bo w momencie to się nie może studzić. Tak. To się nie może, to się musi kipić. Cały czas tam musi po prostu, wiesz, ten rosół się tam musi cały czas mielić. I no nie da się chyba inaczej zrobić tak dobrze tego programu, bo nie widziałam jeszcze finału. Okej. Widziałam 11, widziałam 11 odcinków i naprawdę jest no zajebiście. Zajebiście. Malwina, jakiego rodzaju zadania zobaczymy w tym programie? Co jako producenci przygotowaliście, jeśli chodzi o zadania? Rozumiem, że wymagały i aktywności fizycznej, i też intelektualnie musieli się wykazać. To nie jest, wiesz co, to nie jest taka sprawnościówka, jaką znamy, nie wiem, z Agenta czy z według mnie to ważne, Azja Express, tak? To jest, tam są zadania na przykład na poznanie się, w sensie na to, jak oni siebie obserwują, co o sobie myślą, właśnie czy pozycję lidera ma bardziej mężczyzna czy kobieta, to raczej nie będzie tam zadań matematycznych tego typu. Nie będzie zadań matematycznych. Nie będzie zadań matematycznych. Będą zadania, na przykład będzie zadanie kulinarne, będzie zadanie
na wysokości, na wysokościach. Kilka będzie takich zadań. Okay. Będzie zadanie zbierania, czy jakby umiejętności zmieszczenia się w czasie i zbierania po drodze na pewnej trasie pieniędzy. No i wtedy wiesz, no oczywiście sprawność fizyczna, kondycja, ale też przede wszystkim to, co ustalają między sobą, tak? Czy zbieramy ciężkie rzeczy, które dużo ważą i trudno się je niesie, czy bierzemy lekkie i zarabiamy mniej, ale mamy wtedy pewność, że dobiegniemy do mety przed czasem, tak? Bo zazwyczaj też ja daję bonusy w momencie, kiedy zadanie jest wykonane przed czasem. Okej. Jakie my jeszcze mamy zadania? Są zadania muzyczne, są zadania... Czyli generalnie możemy powiedzieć, że najróżniejsze. Na intuicję. Mhm. Trzeba zaufać na przykład grupie w pewnym momencie. Trzeba przejść trudną trasę i kierować się tylko z tego, co powie grupa. W sensie słuchając grupy. Więc to są zadania, które też budują relacje między nimi, też budują zaufanie między nimi. I widzisz, i też jest jakby znowu genialna konstrukcja, że tu się zwalczacie podczas obrad okrągłego stołu, ale za chwilę wchodzicie na misję i macie współpracować. Potem znowu wracacie na zamek, możecie sobie pospiskować, poobgadywać, ale za chwilę o 12, no niestety, mamy killera zamówionego będzie zabójstwo, tak? Więc też ta sinusoida emocji no, sprawia, że człowiek już jest po 13 odcinku nieźle wyczerpany, włącznie z prowadzącą. To teraz właśnie porozmawiajmy trochę o uczestnikach. Oczami prowadzącej Malwina, jak byś scharakteryzowała tę grupę, która została wybrana? To przypomnę tylko widzom, że na samym początku na zamek przybywa 24 graczy i uczestników. 24, i no to też nie jest tajemnicą, co powiedziałaś, to już na początku. Ja widziałem dwa pierwsze odcinki, także ja znam już też tych bohaterów i może ci tak przedstawię takie swoje, że ale no właśnie na to czekam, że faktycznie jest miks ogromny. Faktycznie wydaje mi się, że mój przyjaciel Rafał jedną taką ciekawą refleksję miał, że faktycznie charakterystyka tej grupy, która została wybrana do tego programu, że to są bardziej ludzie starsi niż młodsi. To jest jakby taka faktycznie... Że prawda? A nie zgodzisz się z tym, że faktycznie Julia jest najmłodsza, która jakby... Oj, ja mam wrażenie, że właśnie ci najstarsi są trochę disowani przez grupę, że użyję takiego... Nie wiem, czy to jest boomerski język, czy Gen Z język, czy... Ale no to dobrze, no to rozumiesz, w ogóle... że... Tak. Nie, no właśnie mam wrażenie, że te starsze osoby się alienują od grupy. To znaczy, wiesz, ja mam 40 lat, więc dla mnie jest to... W której ja jestem w grupie, powiedz mi, starszej. Nie wiem. Tak. To bardzo dobre pytanie. No słuchaj, no więc dla mnie oni są młodzi. Okej. Okay. Tak? Kwestia patrzenia zależy od punktu siedzenia. No to dobra, no to właśnie charakterystyka całej grupy w twoich oczach. W moich oczach. No, tutaj casting, za który jest odpowiedzialny Rafał Piekoszewski i Marta Więch, to jest według mnie w ogóle majstersztyk tego programu. Bo te osoby zostały... bo właśnie w takiej książce Roblówka jest opisany schemat, jaki musi się znaleźć w grze, żeby gra miała sens, że musi być lekarz, złodziej i zabójca. I chyba dobrze to scharakteryzowałam, ale generalnie zobacz, że mamy naturalnego lidera, który ma 2 metry wzrostu, który jest bardzo łagodną osobą i prawilną po prostu taką, że można by go w kościele, rozumiesz, z tacą postawić, on nigdy tam tych 5 złotych do kieszeni nie schowa. Tak. Ale czy to jest lider? Czy takiego lidera potrzebuje ta grupa? Czy właśnie liderem jest osoba, która na przykład się nie odzywa, tylko analizuje i na przykład łagodzi konflikty? Bo dla mnie taką osobą jest Stanley. Stanley bardzo mało mówi i bardzo dużo zadaje pytań takich dodatkowych w momencie, kiedy jest jakiś konflikt. Nie idzie w ciemno w retorykę grupy. Jest Julia, która jest maskotką naszą piękną, ale bardzo inteligentną dziewczyną. Pomimo swoich takich językowych jakichś blokad, ona też odpali się, już nie pamiętam w którym odcinku, ale odpali się i okaże się, że bardzo precyzyjnie, strategicznie działa. I naprawdę ma bardzo... z Sandrą, one z Sandrą mają takie bardzo...
analityczne myślenie. Okej. Wnikliwe, przeszywające. Olga z kolei to jest osoba, która przyjechała wygrać. Tak. Olga przyjechała, ona mówi to wprost, od początku, ona obejrzała wszystkie edycje The Traitors na świecie, ma wszystkie gry rozkminione, więc na nią trzeba było od samego początku bardzo uważać, żeby też nie powtarzać żadnych elementów. No tak, jeżeli masz doświadczonego, wiesz, oglądacza, to, tak. no to nie możesz mu się podkładać. I Olga ma też taką matematyczną precyzję. Ona się nie egzaltuje, zauważ. Jest bardzo stonowana, ale ma jeden cel. Wygrać. Pieniądze. Tak. To jest konkretnie powiedziane. Bo... Ciężko musi być funkcjonować w tym... w tej grupie, jeśli faktycznie jesteś tak nastawiony na indywidualizm i na... Nie, ona nie jest nastawiona na indywidualizm. Ona jest nastawiona na konszachty i myślę, że to są takie schody dla niej. Że będzie sobie budowała z ludzi... Drabinkę dla siebie. Okej. Okay. Tak. Tak myślę, że to można w ten sposób to opisać. Tym bardziej mam odniesienie, bo brałam sama udział kiedyś w takim programie 99 grało wszystko i go wygrałam, ale wygrałam go też w dużej mierze dzięki strategii i trzymaniu się na danych zadaniach osób, które mogły mnie wesprzeć, ale też wspierania tych osób. Jakby bycia fair, nie bycia świnią, tylko podawania sobie rąk, ale tak długo, jak możemy iść razem. Okay. Na przykład mieliśmy takie, sorry, tak odchodzę od tematu, ale mieliśmy takie schody, które były oblane olejem. A, okay, no. Olejem, to w ogóle z Japonii jest ta, to jest jakiś tam slicky stairs, whatever. To jest bardzo, bardzo na YouTubie popularne. Oni generalnie uwielbiają, Japończycy uwielbiają się przewracać, wywracać, wpadać w jakieś ściany, wiesz, tworzyć z siebie ściany. I ja z Krzyśkiem Radzikowskim jakby miałam deala, mówię, stary, ja wejdę pierwsza, ja ci od razu zrobię miejsce, bo w momencie, kiedy ty spadniesz na mnie, to nawet ojom mnie nie wyratuje, tak? No. I wiesz, i on mnie, ja pamiętam, że się ześliznęłam w trakcie wchodzenia, a to była już jakaś półfinałowa rozgrywka. I on mnie po prostu kaskiem wepchnął, bo ja byłam nad nim i po prostu się obsunęłam i wepchnął mnie do góry, ja mu podałam rękę i tak naprawdę we dwójkę weszliśmy. Ja mam wrażenie, że Olga ma dokładnie taką samą strategię, żeby być w porządku z ludźmi, ale wybierać tych, którzy mogą ją przepchnąć dalej. Okej. Okay. Ciekawą też postacią jest, znaczy, żeby nie było, że dyskredytuję. Każda postać jest szalenie ciekawa i jest ważnym elementem tej układanki. Zarówno Teo, który jest łagodny, ciepły, jak to powiedział Mikołaj, niewinny, on ma też swoją funkcję i to wcale nie oznacza, że on jest słabszy. Tak. Właśnie to jest najlepsze, że miękkość tutaj o niczym nie świadczy. Wcale nie musisz być harpaganem dwumetrowym, żeby wygrać ten program. I to jest trochę jak w życiu. Zauważ, że ci niewidoczni, prawda, oni są poza celownikiem. I bardzo często zachodzą daleko, tak? Bo, a ci, którzy się wykłócają, którzy są aferzystami, ściągają na siebie światło reflektorów i może mają chwilową, wiesz, atrakcję, euforię z tego tytułu, wiesz, i wyrzut energii, że się mogą z kimś pokłócić, ale zazwyczaj szybko giną. Ja oczywiście ten program, wiesz, bo za dużo już czasu minęło, ja jestem osobą, która za dużo myśli. Naprawdę mi to nie sprzyja w życiu. Ja ten program już rozebrałam na wszystkie możliwe sposoby. Nawet przeczytałam Potęgę teraźniejszości Eckharta Tolle pod kątem tego programu i bycia jakby w teraźniejszości, że też się w tym programie, w tym projekcie dla mnie stworzyła taka atmosfera, gdzie ludzie są w tej formie przetrwalnikowej, ale jest ogromna obecność. Bo my cały czas walczymy o jakoś, o takie, wiesz, przysłowiowe życie. I jest ogromna, to jest ogromny kaliber energetyczny między ludźmi, nie? Zobacz, jak się człowiek stresuje, to mu się pocą ręce. To jest jakiś atawizm od zwierzęcy. Ja miałam wrażenie, że myśmy wracali do jakichś takich pierwotnych, przetrwalnikowych sytuacji w życiu, nie? Ale może to jest moje przeintelektualizowane. A może nie. Każda osoba, która jest zwerbowana z tego castingu,
jest idealnym elementem całości, całych tego puzzla, jednego, wiesz, takiej całej układanki. Tak. I to jest ogromna tutaj szapoba i szacunek dla Rafała Pierkoszewskiego, z którym na przykład ja pracowałam przy Szymonie Majewskim. Jego wrażliwość, jego doświadczenie, jego umiejętność czytania ludzi tutaj stworzyła taką postać, zobacz, że oni są też barwni. Ich się przyjemnie słucha. Zauważ, że to są osoby inteligentne po prostu, że wracamy do rozrywki, która jest inteligentna. I mam nadzieję, że to, że to się spotka, że to się, wiesz, spotka z entuzjastycznym odbiorem. Miałaś swojego faworyta? Jak powiem, że kibicowałam wszystkim, to jest o niczym, nie? To mogłabym tego nie powiedzieć. No i przede wszystkim też ci nie uwierzy, ani żaden nic ci nie uwierzy. Słuchaj, nie po to wybierałam zdrajców, żeby mi ich wytłukli, tak? Tak. Więc jak tam się działo nerwowo wokół nich, to byłam zdenerwowana przy obradach Okrągłego Stołu, tak? A mogłaś się odezwać w ogóle podczas obrad? Znaczy, no nie, ja nie mogę, wiesz, ja muszę być, ja jestem osobą... Nie możesz ingerować, tak? Ja jestem jak waga, ja nie mogę... Ja jestem sędzią, ja muszę być transparentna. Natomiast, wiesz, no byłoby moją porażką, kiedy zdrajca by odpadł na początku, tak? No bo wybierałam takich, żeby szli jak najdalej w tej grze, żeby mieszali, żeby się działo. A były takie plot twisty, w których byłaś pewna, że dany uczestnik, łamany na gracz, jest pewnikiem, który dojdzie bardzo daleko w tej grze i po prostu tak ta gra się potoczyła, że został wyeliminowany po prostu w jakiś sposób? Tak. Jest taki jeden przypadek właśnie, który jest raczej na obrzeżu planszy, niewidoczny, dochodzi bardzo wysoko, ale nie mogę powiedzieć, co się dzieje. Okej, ale rozumiem też, kiedy rozmawiamy o tych plot twistach, że możesz zagwarantować, że widzowie nieraz będą zaskoczeni. Będą zaskoczeni, że tak, że osoba, która jest kompletnie poza jakimkolwiek takim typem, nie? Dochodzi bardzo wysoko, ale nie mogę powiedzieć, co się dzieje dalej. To trzeba oglądać, dlatego teraz jeszcze przenieśmy się do Belgii. W ogóle ładne zdjęcie wybrałem, Malwina. Piękne. Bardzo Ci dziękuję. To początek był chyba zdjęć? Tak, to było przywitanie i tutaj kręciliśmy teasera. To był chyba najbardziej stresujący moment dla mnie. Bo wiesz, wszystko się działo, jeszcze nie wiedziałam, gdzie te kamery, coś, tutaj dron, do drona. Dron na mnie, wiesz, wjeżdża mi w głowę, tak. Ja nie wiem, czy mam się schylać. Jakoś tam sobie poradziliśmy w pewnym momencie, ale mało dubli. Wiesz, tam nie wiem, z 4-5 dubli max. Więc ja cały czas żyłam w takiej... I chodziłam za panią producent i mówiłam, Marta... Jeszcze raz. Ale czy, nie, ale czy na pewno mamy? Marta, ale ty jesteś pewna, że to było dobrze? Wiesz, no... to była nasza pierwsza współpraca z Martą Więch i wiem, że była też niepewność z tamtej strony i potrzebowałyśmy czasu, żeby się dotrzeć, żeby sobie zaufać. I ja po prostu w pewnym momencie zaczęłam pytać, Marta, czy wszystko na pewno mamy? Tak. I Marta mówiła, tak, wszystko mamy. Okay. No to dobra, to ja już się wyłączam. Idę dalej na kolejną lokację. Tempo było zatrważające, no, żeby właśnie, utrzymać to tempo, żeby utrzymać. Właśnie to jest moje pytanie, Malwina, żeby chciałam się dowiedzieć, czy już zaczęłaś odpowiadać na nie właśnie, ale czy to był po prostu ciężki plan tego programu? Jakieś proste pytania ci zadaję, które zawierają które ja rozwijam jak wachlarz. O to tak? Chodzi, o to chodzi. Filip. Posłużę się tutaj wspomnianą Martą Więch. Marta zrobiła jako producent bardzo dużo projektów i powiedziała mi szczerze, że to był jeden z trudniejszych planów. A robiła Azja Express, agenta, że te wycieczki po świecie, ale jednak kilka dni wolnego pomiędzy kolejnymi lokacjami, dają jednak komfort ekipie. Ja byłam zaorana. Ekipa była zaorana, ale... Myślę, że to, co było też moim kapitałem, to to, że ja z szeregowca, ja te wszystkie zapleczowe bolączki ekip znam, bo byłam jedną z ekip, byłam kostiumografem przez 15 lat w telewizji i starałam się
kiedy już było bardzo ciężko, była piąta nad ranem i Krzysiu Podzianowski, który jest autorem zdjęć, kazał mi po raz kolejny wejść z kopertą po schodach, których poręcz po prostu się wiła, jak rozumiesz, żelki Haribo, albo ja już byłam tak zmęczona i ja mówiłam sobie tak, to na pewno nie wejdzie. Jestem przekonana, że i tak to moje wchodzenie nie wejdzie, ale ja nie mogę dyskredytować teraz ekipy, muszę walczyć do końca, nie mogę marudzić, bo jeszcze niedawno byłam jakby po drugiej stronie kamery i to jest bardzo takie deprymujące team, żeby go rozbijać. Nie? A czy dostałaś już jakiś taki pierwszy feedback od swojej szefowej? Czyli od pani Litki? Wiesz co, myślę, że feedbackiem będą widzowie. I wtedy też dostanę feedback ze stacji, taki generalny. No, wiesz co, te odcinki dzięki Jankowi Młynarskiemu, dzięki Marcie i Jake Vision, który to montuje, bardzo łatwo przechodziły przez kolaudację. Tak. Więc wydaje mi się, że jest dobrze. No. A może wyjaśnijmy też widzom, którzy mogą się zastanawiać, czym jest proces kolaudacji odcinka? Proces kolaudacji, ja nigdy na kolaudację nie jestem zapraszana, natomiast jestem w kontakcie z Martą, która na tą kolaudację idzie. Ogląda to znaczna część szefostwa w stacji, no i jakby dzieli się jakimiś uwagami, tak? Więc to przechodzi przez ważne głowy i ważne ręce. Natomiast my przy okazji tego programu, myślę, że nie spoileruję i nie zdradzam żadnych tajemnic, ten program też był badany w takiej grupie fokusowej i no, akurat część o prowadzącej naprawdę dobrze została odebrana. A to Malwina, przepraszam zaraz, że ci przerwę, ale powiem ci i naprawdę mówię to z ręką na sercu, że wczoraj oglądając te dwa odcinki, naprawdę mogę ci powiedzieć, że uważam, że świetnie wypadłaś jako prowadząca. Naprawdę tak uważam. Ale rękę na sercu trzymasz jak w kolanie masz. Tutaj po lewej, z ręką na sercu. Dziękuję ci, Filip. To jest bardzo dla mnie ważne, ale ja jestem osobą, która ma w sobie tyle krytycyzmu, że dopóki widzowie się nie wypowiedzą, to znaczy ty jesteś też jednym z widzów. Tak. Ale właśnie ja chcę, żeby to się po prostu niosło w Polskę. Żeby nasze towarzystwo wzajemnej adoracji, można tak nazwać, tak? No jakby, no, my żyjemy tym projektem od dawna. Rozmawialiśmy o tym projekcie we wrześniu chyba, prawda? Czy w październiku? Pamiętasz? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Wypiłam mniej drinków od ciebie. Ale nie, czekaj, ty też pamiętasz. Pamiętam. No czyli wypiliśmy tyle, że pamiętam. Tak, widzę, więc zdarzają się, że... Nie zdarzają się. To są tak naprawdę najważniejsze momenty naszych spotkań. Tak. Kiedy już puszczają hamulce i możemy sobie powiedzieć szczerze, co o sobie myślimy. Absolutnie. Tak? I nie wytniemy tego fragmentu. I nie wytniemy tego fragmentu. Ja się absolutnie swojej łódzkiej natury nie wstydzę. Tak. Jestem z niej dumna. Nie, dla mnie jest ważny ten feedback. Filip, to jest dla mnie super ważne, ale też ważne jest dla mnie to, co powiedzą widzowie. Bo może się okazać, że komuś się nie podoba i to też jest okej. Ale jeżeli będzie program oglądany, to jest sukces wszystkich wtedy. Zapytałem cię o szefową i o tę presję, to teraz tak trochę robimy sobie rewind tak naprawdę do ciebie w roli prowadzącej. No ten program nie mógłby trochę się odbyć bez prowadzącej. Tak jak rozmawialiśmy już o castingu i zastanawiam się po prostu najzwyczajniej w świecie, co poczułaś, kiedy dowiedziałaś się, że to ty? Pamiętam ten wieczór, szykowałam się na Fashion Week do Paryża. Byłam w Witkacu jakieś tam rzeczy wybierać jeszcze na pokazy. I autentycznie zaczęłam skakać po tym dywanie i robię świkołki, bo nie wierzyłam, wiesz, że czy to było już chyba z dwa tygodnie po castingu, już było tak późno, już jakby te zdjęcia się miały za chwilę zacząć. Co, już machnęłaś ręką? Myślałaś, że nie? No wiesz co, no ja oczywiście jako osoba, która ma ciągle do siebie jakieś tam uwagi, tak mówię, no pewnie przez ten tekst na biało coś tam, bo się spieszyłam, trochę za szybko to powiedziałam, tak? A tu nagle dzwoni Marta Więch i mówi, Marta, wiesz, stary cynik ze stacji, mówi, Malwina, no jest mi bardzo przykro, ale chyba jednak spędzimy ze sobą najbliższe 3 tygodnie.
Ojej, czyli dowiedziałaś się przez telefon. Tak, tak, to było fajne. Nie jest też tajemnicą, że program to był fajny i fajnie, że właśnie zostało podane w moim stylu, wiesz, no przykro mi, ale niestety tak, będziemy ze sobą pracować. Ale jak pamiętasz, dobra jesteś, że pamiętasz. Wiesz co, jestem bardzo emocjonalną osobą i jakby dla mnie szuflady w głowie to jest, wiesz, to jest wszystko wypełnione emocjami. Jak mnie zapytasz o daty, to ci nie powiem, było to w czerwcu. Okej. Okay. Ale właśnie widzisz, zobacz jak opowiadam, że przed Fashion Weekiem stałam w Witkacu, dywan był beżowy, trzymałam w ręku marynarkę z czarnym wieszakiem i zadzwoniła o 21:00, nie, o 20:00, bo Witkacu zamykałam o 21:00, czy zadzwoniła 20:53 na przykład, nie? Ale kiedy to było dokładnie? W czerwcu. To było no bo też nie jest tajemnicą Malwina, że ten program został ogłoszony o wiele, wiele wcześniej i dużo było nazwisk przypisywanych do prowadzenia. No to zdawaj, mów, bo ja tych nazwisk, ja tylko dwa nazwiska znam. Na pewno w tym gąszczu była Agnieszka Woźniak-Starak, która wszyscy myśleli w ogóle, że jak Aga odeszła z TVN-u, że akurat ten program ona dostanie. Ale Aga nie odeszła z TVN-u. Odeszła z Dzień Dobry TVN. Dzień Dobry. Tak. Katarzynę Dowbor też posądzano o to, że być może ona będzie to prowadziła. Nie da się zrobić pierwszego programu bez zrobienia go pierwszy raz. No nie możesz mieć w zapleczu, wiesz, 50 programów i zrobić kolejny raz pierwszy raz programu. No, musiałam na coś postawić. W sensie, wiesz, ja mam trochę taki syndrom co do ręki, to do buzi. Jakby najpierw wezmę, a potem mówię, o Boże, dlaczego mi się kręci w głowie, tak? I trochę to jest na takiej zasadzie, że pcha mnie do przodu w życiu, nie moja racjonalna część, tylko ta szalona, która chce zobaczyć coś nowego, sprawdzić siebie w nowym wyzwaniu, a potem ma do siebie jakieś, wiesz, wątpliwości, ale już jest za późno, po prostu trzeba to pchać, nie? Więc czy ja byłam przygotowana na to, co mnie spotkało w The Traitors? Nie, ale nikt nie był przygotowany, włącznie z produkcją i włącznie z panami z formatu, którzy muszą teraz do kolejnych edycji dopisywać parę kartek w Biblii, bo żeśmy tak połamali zasady, że trzeba po prostu nagiąć zasady do polskiej edycji. I ja jestem z tego dumna. A jeszcze w wątku prowadzącej, czy ty wiesz, kogo pokonałaś? No ja wiem, ja znam tylko te dwa nazwiska, które były którymi się spotkałam na castingu. Przede mną była jedna osoba i po mnie była jedna osoba i z moim kolegą jednym się zgadaliśmy, bo byliśmy na castingu takim dodatkowym po sobie, no. I po prostu przez to, że się znamy, to się spiknęliśmy. Ale nie będę ci mówiła, jakie to są nazwiska. Okej. Okay. Ale... Bo jestem tak wychowana i mój tata jest chirurgiem, lekarzem, jakby u mnie się trzyma tajemnica. No pewne rzeczy się po prostu niepotrzebne są. Wiesz, chcę dobrze żyć z ludźmi. Tak, ale tutaj jakby to jest pewnikiem, że sporo osób było castingowanych do tej roli. Ja tego nie wiem. Ja zadawałam szefostwu pytanie, dlaczego tak późno, dlaczego ja już za chwilę mam wyjeżdżać. Tak. No jakby, wiesz, no bo trzeba było jeszcze potem przygotować kostiumy. Ale no wiesz, no oni jak po prostu, wiesz, KGB, no. Chociażbym ich tam podpalała piekielnym ogniem, nic ci nie powiedzą. Więc myślę, że po prostu trzeba to odpuścić, no. Bo ja naprawdę znam trzy nazwiska. Okej, dobra. Mam potwierdzone i bardzo je szanuję i też rozmawiałam z dwoma osobami i w sumie to nawet powiedziały, że spoko, że fajnie, że ja. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie odpuszczamy ten temat, robimy tutaj kropkę i tak dziękuję. Już leciutko zawijając do końca, ale już teraz na takiej lekkiej, bo już widzę, że przejęta jesteś strasznie, ale fajnie bardzo. No nie, Filip, bo wiesz, chodzi o to, że trzeba mieć, jakby ja uważam, że jest jeszcze życie po różnych projektach i po co kogoś dyskredytować? Jasne. No to, wiesz, ja jestem sportowcem, 8 lat grałam w tenisa, głównie przegrywałam, naprawdę. Od momentu, kiedy wygrałam 99 gra w wszystko, to było moje pierwsze zwycięstwo w rywalizacji. Ten casting był moim drugim w życiu takim zwycięstwem sportowym. Zawsze przeżynałam. Więc dajmy mi wygrać i zapomnijmy o tym, jakie nazwiska były Jasne. W castingu. Dlatego teraz przechodząc trochę na uśmiech właśnie ten i na tą stronę taką lekką tego
całego ciężaru Detraitors, pozbawiajmy nie, sobie... Nie, nie róbmy z tego ciężaru, ja mam ciężar, bo mam nogę na nogę. Muszę w drugą stronę. Nie ciężaru, tylko wiesz, chodzi mi o to, że to wszystko jest na takich emocjach bardzo, które buzują, nie? No ale jest, mówię... jest, no ale no to słuchaj, no nie jestem w stanie tego wyplenić z głowy. Tak, no to teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej lekkiej stronie, bo też nie jest absolutnie tajemnicą, że jesteś kostiumografem, także chciałem ci zadać pytanie, czy mogłaś się trochę na tym planie też modą po prostu najzwyczajniej w świecie pobawić? Ja to się bawiłam obserwując Sandrę, bo Sandra wyjątkowo dobrze się przygotowała, jeżeli chodzi o stylizację. Zależało mi, wiesz co, żeby się w tym kostiumie osadzić, żeby on... Po pierwsze, ja jestem seksiarą, uwielbiam miniówy i wiesz, i pokazać ramię albo plecki. Natomiast no tutaj ta rola wymaga takiego dystyngowanego kostiumu, wręcz nazwałabym go gorsetem, który też mnie konstruuje, bo ja jestem dosyć drobną osobą i niewysoką, więc musiałam się trochę zabudować jakby tym kostiumem, żeby dostać takie berło, wiesz, w postaci ciuchów uzyskać, nie? I tą koronę sobie gdzieś tam taką niewidoczną zasadzić na głowie. Mało było czasu, wiesz, na przygotowanie tego, ale jestem zadowolona z tego, co się udało. Udało nam się z moim ukochanym krawcem Witkiem uszyć 4 garnitury, z drugą krawcową 2. Fajne jest to, że jakieś 50-60% butów, dodatków, ubrań na misję, jakiś kurtek, marynarek, po prostu wzięłam z szafy, że jakoś ja się po prostu naturalnie wpisałam gdzieś w ten styl, nie? Bo lubię i kowbojki, i oficerki, lubię taką męską modę, lubię garnitur, dobrze skrojony, ale no bardzo lubię, wiesz, biżuterię, więc ten pierścień na dłoni też jest ważnym elementem dla mnie, który mnie też dodaje mi przy gestykulacji na przykład, tak? Bo zauważ, że ja tam praktycznie nie gestykuluję. I to też było dla mnie wyzwanie. Na przykład trzymanie rąk wzdłuż ciała, kiedy ja mam taką po prostu idealną sylwetkę. Że w ogóle te wszystkie machanie łapami no, nie pomaga mi w tej roli. Więc ja się musiałam tak osadzić bardzo, kostium mi w tym pomógł. Ważyłam słowa, starałam się mówić wolno. Bo teraz zaczęliśmy o kostiumie, ja już oczywiście o całej postaci, ale starałam się mówić wolniej niż teraz, jak z tobą rozmawiam i troszeczkę sobie obniżyłam głos. Okej. Okay. To ciekawe, pracowałaś z kimś tutaj? Pracowałam z Mirosławem Oczkosiem. Też miałam 4 zajęcia, 2 zajęcia, wiesz, to było tempo ekspres, więc mój wysiłek polegał na tym, żeby wydobyć z siebie tę postać szybko. Nie miałam na to pół roku. Miałam niecałe 2 tygodnie, żeby stworzyć sobie w głowie tą postać i to zrealizować. Bo ile stylizacji łącznie wzięłaś sobie na ten plan? Każdy dzień, w każdym dniu mam chyba 3. Okej. Okay. Czyli... 60. Nie, no dobra, no powiedzmy, nie demonizujmy. No z 45. Okej. Okay. I raczej... Ale buty były, wiesz, jakby były w pakiecie już, w sensie nie było 60 par. Powiedzmy, że było 20. Nie, to bo wiesz co, bo wczoraj też oglądając po prostu też tak patrzyłem na ciebie, bo to jest, tu widzimy cię po raz pierwszy, to jest pierwsza scena, gdzie ty witasz nas w programie, możemy powiedzieć, ale potem też zwróciłem uwagę, że potem pojawiły się właśnie jaśniejsze kolory trochę, nie zawsze miałaś upięte włosy, tak. Że tak też widziałem, tak, że... Tak. Dlatego o to pytam, no bo jako dla kostiumografa pewnie też ci zależało, żeby jednak pokazać trochę siebie z różnej strony widzom, prawda? Wiesz co, ja bardzo dużo mnie nauczyły seriale w budowaniu postaci, bo na przykład taki serial Breaking Bad, Walter White, który jest profesorem chemii i przez 5 sezonów zmienia w ogóle swoją tożsamość i no, ten serial jest majstersztykiem, jeżeli chodzi o kolor, bo z ciapowatego, chorującego na nowotwór profesora, na którego nikt poważnie nie patrzy, staje się zabójcą, który jest też handlarzem narkotyków i producentem narkotyków. I to, jak ta postać jest zbudowana, gdzie on ze swojej łysiny robi atrybut, zaczyna nosić kapelusze,
coraz ciemniejsze, z odcinka na odcinek coraz ciemniejsze ma ubrania. Też gdzieś tam przy finale starałam się tą postać robić jeszcze bardziej mroczną. Okej, okay, to bardzo ciekawe. I ten finał podobno, nie widziałam finału, ale mam przecieki, że jest mocny bardzo. A ty zauważyłaś, słucham tego, co mówisz i powiedziałaś, że postać jest coraz mroczniejsza, a czy ty zauważyłaś w swoim mindsetzie też, że jednak stała się taka trochę właśnie mroczniejsza, tak? I zostałam wychowana w domu, w którym generalnie władza nie jest lubiana. W sensie system, władza był bardzo często ostro dyskutowana podczas, wiesz, jakichś spotkań rodzinnych. I ja jestem antysystemowcem. I poczucie władzy w tym programie, które przeszyło moje ciało, było pierwszym takim doznaniem w moim życiu. Bardzo mnie to przestraszyło, bo przestraszyło mnie to, jak to jest przyjemne i rozkoszne uczucie, wręcz erotyczne, które się po prostu rozlewa po twoim ciele. To było w sytuacji, kiedy mieliśmy misję. Jedna z osób, jeden z uczestników miał lęk wysokości. I ja użyłam, i bardzo przeżył to zadanie. I ja użyłam jednego słowa o tym lęku wysokości właśnie podczas obrad okrągłego stołu i ta osoba po prostu aż podskoczyła na krześle. I wtedy poczułam, jaką ja mam władzę, dobierając odpowiednio słowa, cyzelując je, właśnie grając ciszą, która buduje jeszcze bardziej napięcie i strach, że ja mogę po prostu mogę ich wszystkich rozłożyć na łopatki. I to jest z jednej strony mega przyjemne, ale to jest przerażające. Tak. Czułaś respekt ogólnie w oczach grupy? No, zbudowałam względem go. Względem ciebie, tak, oczywiście. Tak, zbudowałam go. I teraz, jak się zobaczyliśmy w sobotę, no to chciałam ich trochę za to przeprosić, tak? Bo wiesz, no to była moja rola w programie. To jest bardzo ciekawe naprawdę teraz, co mówisz, że teraz pewnie na tym pokazie, który był właśnie w sobotę w TVN-ie. Ja chciałam jakby w końcu, wiesz, dać im do zrozumienia, że to była rola. Tak, że znaczy ja nie przepraszam za to, kim byłam na zamku, bo jestem chłodna, bywam miła, ale takie jest moje zadanie. Jestem bardzo skuteczna dzięki temu. Okej. Myślę, że gdybym była miłym misiem, to ten program by się zupełnie inaczej potoczył. Ten program na pewno w ogóle całkiem inaczej by wyglądał wtedy, prawda? Tak. Właśnie nie byłoby takiego wszystkiego, wiesz, co chcę powiedzieć. I to jest, powiem ci, Filip, dla mnie to było najtrudniejsze, bo ja wchodziłam w te emocje, wychodziłam z tego, wygramalałam się z tego i szłam od razu do Marty i mówię, nie wiem, się działo w ogóle. A czy było ok? No zajebiście było, bardzo dobrze. To jesteś w emocjach, więc wybiegałam do Marty i mówię, bo właśnie tam się wydarzyło dużo rzeczy. Czy wszystko ok, czy wszystko mamy? A Marta, tak, jest wszystko zajebiście. Także, to jest ten projekt, w którym kontrola znika. W sensie, że no, nie jesteś w stanie mieć kontroli nad tym, co się wydarzy, jakie będą twoje emocje, jak to rozegrasz, wszystko na bieżąco, nie? Rozstawiasz jakby pionki na planszy na bieżąco. A miałeś w ogóle czas trochę tam zobaczyć Belgię podczas tego, czy po prostu... Nie, nic. Tylko... Widziałam wiatraki, jadąc na plan i wiatraki podświetlone wracając z planu. Nie, no płasko, dużo zboża, płasko. A zaskoczyło cię wczoraj, jak rozmawialiśmy po pokazach, że wszystkich interesowało, co wszyscy jedli? Tak. Jak wyglądało jedzenie w ogóle? Nie no, po prostu były chyba normalne obiady, prawda? Wiesz, no było latem, więc obiady były często na dziedzińcu, natomiast te śniadania, no to są regularne śniadania. Tam jest jajecznica, wiesz, szyneczka, serek, bułeczki, kawka, herbatka i to rzeczywiście jest nagrywana sekwencja, kiedy oni jedzą śniadanie. A kolacje? No, też jedzą. Tak. Karmiliśmy ich generalnie. Był kucharz belgijski na zamku, który
serwował nam swoje specjały. To tak naprawdę teraz już powoli zbliżając się do końca, ale no już powiedzmy, że skończyliśmy zdjęcia. Jakoś celebrowałaś z ekipą koniec zdjęć, pożegnałaś się w swój sposób jakoś z zamkiem? Oho, czuję, że tu jest dobra anegdota. Zdjęcia skończyliśmy o 2:30. Był mały bankiet, podczas którego wszyscy jakby okazali swoje zmęczenie. Mhm. A ja o 5:20 już miałam samolot i musiałam dopakować wszystkie walizki. Normalnie autokarem zostałam wywieziona na lotnisko. Jeszcze kierowca gdzieś w ogóle źle wjechał na terminal i wyrzucił nas chyba z kilometr przed wejściem. No, zmęczeni koledzy, prawda, dźwiękowcy, operatorzy pchali mi te walizki. No, wiesz, no, wróciłam jak ekipa, no. Mhm. Fajnie. W sumie miałam wtedy dość wszystkiego, ale przynajmniej byłam razem z ekipą. I rozumiem, że trochę odsypiałaś już w Polsce ten plan. Tak, ale wiesz co, trudno się wychodzi z takiego procesu. Mhm. Już nie chcę tego traumatyzować tak, znowu, tak. Ale rozumiem, zrozumiałam aktorów, którzy mówią o tym, że jest im ciężko wyjść z roli. Także to jest proces, że trzeba dać temu się porozkładać i w ciele, i powychodzić w takim tempie, w jakim ten proces chce sobie z siebie wychodzić. Mhm. To nie było tak, że następnego dnia, wiesz, wstałam rano, przeciągnęłam się i poszłam do pracy. Mhm. Tylko dałam sobie odpocząć, żeby te mięśnie się zregenerowały, żeby głowa się zregenerowała i trochę mi to czasu zajęło, ale już teraz też wiem, jak to robić w przyszłości. Mhm. Przy drugim sezonie. Którego ci bardzo życzę, bo i to jest chyba taka puenta. Chociaż o jeszcze jedną rzecz taką wpadłem, bo The Traitors będzie można oglądać w środy i nie wiem, jakim ty jesteś TV lover, ale no, to jest bardzo mocna wiosna generalnie w telewizji. Gdzieś tam przyglądasz się konkurencji, co robią inne stacje. Wiem, że ty byłaś na przykład bardzo związana z The Voice. Tak. Przyglądasz się zmianom, które na przykład będą w tym programie, bo tam ten program zostanie chyba obrócony do góry nogami. Tak, a co tam będzie się działo? Nie wiem, czy słyszałaś, że Kaja ma wrócić? Nie wiem, tak? Czy w twoich oczach to by była na przykład dobra decyzja? Wiesz co, Kasia jest świetną wokalistką i Kasia była z Nergalem i kurczę, nie pamiętam, kto był trzecią osobą, ale w pierwszej tak. edycji Voice'a. Piasek tam był chyba. Piasek, tak? Tak. I Ania Dąbrowska we czwórkę chyba tam byli. Tak. Tak. Mhm. Natomiast rzeczywiście Kaśka z Nergalem stanowili. Tak, Ania Dąbrowska, tak. Mhm. to był ten zestaw. No wiesz co, to był fenomen na skalę światową znowu, tak? Jakby ta formuła odwracania się krzeseł. My sobie teraz tego nie możemy przypomnieć, ale to było rewolucyjne. Mhm. I właśnie w tym programie fajna była prostota też w stylizacjach, że budowaliśmy, ja jako kostiumograf budowałam tych uczestników dopiero w półfinale. Mhm. W półfinale zaczęliśmy im pomagać stylizacyjnie, ale to też były takie delikatne zmiany, że nie, właśnie nie tak jak masz te klasyczne show tego typu, że wchodzi ci, wiesz, ostrugana postać i ty masz ją stworzyć jakąś wizję, co zazwyczaj się źle kończy, bo jest wbrew tej osobie, jest na potrzeby telewizji. Tutaj właśnie miałam fajny komfort pracy, bo mogłam stworzyć sobie wspólnie, odbijając dialog, coś, co się potem zazwyczaj, wiesz co, kontynuowało na scenie, bo zarówno no właściwie wszystkie osoby, które wyszły spod mojej ręki, kontynuowały ten styl. Mhm. I nawet pracowały też z moimi asystentami, wiesz, no, to był fajny projekt, ale ja go przestałam śledzić, bo nie jestem w stanie, wiesz, i prowadzić, i śledzić, natomiast bardzo temu projektowi zawsze będę kibicować, no bo spędziłam tam, kurczę, 8 lat? Mhm. Tak samo w tańcu. Mhm. 8 bitych lat. I to nie 8 sezonów, tylko 8 lat non-stop. Każda produkcja trwa od 4 do 5 miesięcy. Mhm. Więc tak. Jesteś wyłączony z życia. No nie da się tego wydłubać w żaden sposób. Tam się poznaliśmy przy Tańcu z Gwiazdami Malwina, tak naprawdę. Tak, fajne tak, materiały tak, wtedy robiliśmy. Tak, też tak, tylko tak, może króciutko o Tańcu z Gwiazdami.
Fajna edycja, mocna, fajna edycja. Nie wiem, czy tam patrzyłaś, kto tam teraz... No wiesz, znam wszystkie praktycznie osoby. Z Dagmarą byłam w Berlinie w programie Orzeł czy Reszka. Bardzo się z Dagmarą lubię i pamiętam, jak jeszcze za czasów Rockstara była taka propozycja, żeby Dagmarze zaproponować udział. Maw znam. Tak. Maćka musiała, ubierałam w The Voice. Więc faktycznie. Roxy w The Voice Kids, faktycznie. Więc no, wiesz, to jest właśnie mój chyba największy kapitał tych programów, że poznałam po prostu wszystkich, i jurorów, i prowadzących, i uczestników, i też ci uczestnicy na moich oczach rosną, tak jak Roxy, no przecież to było baby. I do dzisiaj, jak się spotykamy, to ona się ze mną wita jak z ciocią, a nie wiesz, koleżanką, przecież seksiara jest taka, że wiesz, że po prostu chętnie by on jej ciuchy pożyczała. Tak. Myślę w ogóle, że to jest jeden z case'ów, dla którego wiele osób z branży też w środę o 21:35 włączy ten program, żeby zobaczyć, jak on jest. Powiem ci, że nawet ja teraz mam takie trochę lekkie dreszcze, myśląc o tym, że to tak naprawdę już jutro, czyli wy już, tak jak mówię, widzieliście to w tym momencie. A, bo to będzie teraz w niedzielę, tak? Tak. Dlatego... Czyli powrót do... O kilka dni. Powrót do protoplasty. Tak. Okay. The Traitors będzie można oglądać w środowym prime time w TVN-ie. Malwina, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wydaje mi się, że dany widz, który włączył sobie ten wywiad, wyjdzie z naprawdę dużą dawką wiedzy o tym programie. Pięknie o nim już umiesz opowiadać. On jest, wiesz, on po prostu płynie w moich żyłach, ta cała formuła. Także ja nie mogę chyba zakończyć inaczej, jak absolutnie powiedzieć ci jeszcze raz bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, porozmawialiśmy sobie o tym i życzę ci po prostu najzwyczajniej w świecie powodzenia z tym projektem i programem. A ja tobie dziękuję za zaproszenie i za miły feedback, bo nie wiem, jak ta rozmowa by się potoczyła, gdyby ten feedback był. Nie wiem, czy bym to usiedziała, ale no fajnie, wiesz, fajnie było wczoraj obserwować podskakującego Filipa na fotelu w kinie. W TVN-ie. To dobrze wróży. No, i myślę, dzięki. Że to jest idealna puenta. I tobie też życzę wielu kanapowych sukcesów. Super. I nie tylko. Dziękuję bardzo. Dzięki. I że znajdziesz słuchawkę w końcu. Tak! I tego też nie wytniemy. Szukałam po nocach, koledze, pod planem B, słuchawki. Ja byłam przekonana, że ja tą słuchawkę znajdę. Nie znalazłam. Ja miałam na radarze, ale do dzisiaj nie znaleźliśmy. Dzięki. Dziękuję.